Pierwszy mecz u siebie Łódzkiego Klubu Sportowego. Rywalem w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy jest Korona Kielce i w 26 minucie Szymon Marciniak dyktuje rzut karny dla gospodarzy za faul Miłosza Trojaka na Macieju Śliwie. Do piłki podchodzi Dani Ramirez pewnie i ŁKS obejmuje prowadzenie. To pierwszy gol Łódzkiego Klubu Sportowego w tym sezonie w Ekstraklasie. W odpowiedzi świetny strzał Ronaldo de Aconu z rzutu wolnego. Jeszcze lepsza interwencja, której autorem jest Aleksander Bobek. 19-letniego bramkarza ŁKS-u ogląda trener bramkarzy reprezentacji Polski do lat 21 Józef Młynarczyk. No i nasz legendarny golkiper może podziwiać także kolejne świetne interwencje. Jak ta, kiedy Bobek zatrzymuje po raz kolejny Ronaldo de Aconu. W 63 minucie szansę na pokazanie swoich umiejętności dostaje także Xavier Dziekoński. Tutaj broni strzał Kamila Dankowskiego, a chwilę później znakomicie interweniuje w tej sytuacji, w której jednak zostaje odgwizdany spalony. W kolejnych minutach to Korona przejmuje inicjatywę i kolejna znakomita interwencja bramkarza ŁKS-u. Aleksander Bobek zbiera zasłużone gratulacje od kolegów, a Martin Remakl ma czego żałować. A 5 minut przed końcem mamy analizę VAR. Szymon Marciniak ogląda raz jeszcze sytuację, w której Adrien Love zagrał piłkę ręką. Jest rzut karny i Adrian Dalmau daje Koronie wyrównanie. Po trafieniu Hiszpana remis 1-1. ŁKS walczy jednak do końca. 99. minuta meczu i Artemijus Tutyskinas trafia do siatki. ŁKS odnosi pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Zadowolony Marcin Gortat, były koszykarz NBA, ale także wychowanek ŁKS-u, który jest na każdym meczu, może się cieszyć razem z pozostałymi kibicami w Łodzi, bo to pierwsza wygrana Beniaminka w tym sezonie. ŁKS Korona 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.